Hej, hej, witajcie ponownie. W dzisiejszym filmie przedstawię wam rozwiązanie i omówię zadanie maturalne na temat tkanek roślinnych. Przeczytajmy wprowadzenie do zadania. Na rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny przez przedchlinkę występującą na powierzchni łodygi, posiadającej wtórną tkankę okrywającą. Na początek przypomnijmy sobie rodzaje tkanki okrywającej. Wyróżnia się tkankę okrywającą pierwotną, czyli skórkę, oraz tkankę okrywającą wtórną, czyli korek. Występują dwie odmiany tkanki okrywającej pierwotnej: epiderma, pokrywająca nadziemne, niezdrewniałe części rośliny, takie jak liście i łodygi, oraz ryzoderma pokrywająca podziemne, niezdrewniałe części rośliny, takie jak korzenie. Korek okrywa zdrewniałe łodygi i korzenie. Każda z tkanek okrywających ma swoje wytwory epiderma kolce, włoski i aparaty szparkowe, ryzoderma włośniki, a korek właśnie przedchlinki. Tak wyglądają przedchlinki. Pień drzewa to zdrewniała łodyga, a więc jest pokryty korkiem, którego wytworami są te drobne otworki na korze, czyli właśnie przedchlinki. Jaka jest rola przedchlinek? Przedchlinki, w przeciwieństwie do aparatów szparkowych, pozostają stale otwarte, dlatego umożliwiają wymianę gazową i transpirację. Teraz czas na polecenie. Podaj nazwę tkanki oznaczonej X na rysunku. Po pierwsze pojawia się czasownik operacyjny podaj, który sygnalizuje najkrótszą możliwą odpowiedź. Trzeba zapisać nazwę tkanki oznaczonej na schemacie literą X. Jest to właśnie korek. Teraz przypomnijmy sobie, że korek wchodzi w skład większej struktury. Struktura ta ma trzy warstwy. Środkowa, fellogen, odkłada na zewnątrz korek, a do wnętrza felodermę. Korek to inaczej fellem, należy do tkanki okrywającej. Fellogen należy do tkanki twórczej, czyli merystematycznej. Natomiast feloderma to odmiana tkanki miękkiszowej. Wszystkie te trzy warstwy tworzą korkowicę, inaczej perydermę. Czas na drugie polecenie. Wyjaśnij, uwzględniając cechy budowy tkanki okrywającej, jaką funkcję pełni przedchlinka. Po pierwsze pojawia się czasownik operacyjny wyjaśni, który sygnalizuje najdłuższą możliwą odpowiedź. Trzeba odnieść się do funkcji korka, posługując się przyczyną, mechanizmem i skutkiem. Przyczynę ma stanowić dla nas jego budowa. Przykładowa odpowiedź mogłaby brzmieć Komórki korka są mar martwe, a więc wypełnia je powietrze, które jest dobrym izolatorem, dzięki czemu korek pełni funkcję termoizolacyjną. Do innych funkcji korka należą ochrona przed nadmierną utratą wody przez pokrycie ścian komórkowych komórek korka tłuszczową substancją suberyną. Oraz ochrona przed urazami mechanicznymi przez wysycenie ścian komórkowych komórek korka ligniną. Dzięki, że obejrzeliście film do końca. Mam nadzieję, że rozwiał wszelkie wątpliwości i wzbogacił Waszą wiedzę, a rozwiązywanie zadań maturalnych będzie coraz łatwiejsze. Do usłyszenia w kolejnym filmie z serii Zorganizowana Matura. Jeśli odcinek Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Komentarz i koniecznie zasubskrybuj kanał, aby żadna kolejna lekcja ci nie uciekła. Zajrzyj też na mojego Instagrama, gdzie znajdziesz liczne mnemotechniki i wiele wiedzy biologicznej do matury. Cześć!